Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzją numer 1864 z dnia 24 września 2021 roku uhonorował medalem Pro Patria następujące osoby: chorążego Artura Dudyka, młodszego chorążego Marcina Króla, młodszego chorążego Artura Monastyrskiego, porucznika Cezarego Nowickiego, starszego szeregowego Norberta Udowolskiego. Na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ są to także pan Wiesław Kasjaniuk i pan Józef Syktesz. Świętujemy naszą niepodległość. W 103 roku po jej odzyskaniu, po ponad wieku niewoli. I najpiękniejsze, co jako dziś żyjący, wdzięczni wobec pokoleń o tę wolność walczących możemy zrobić, to to, że wspólnie spotykamy się, prezentując przywiązanie do patriotycznych wartości. Już na wstępie za to przede wszystkim chciałbym wszystkim Państwu pięknie podziękować. W zeszłym roku nie mogliśmy w takiej życzliwej i wspólnotowej atmosferze świętować uroczystości ze względu na charakter wciąż dotykającej nas pandemii. Miały bardzo skromny wyraz, ale dwa lata temu przypominaliśmy wielkie postaci ojców odzyskanej ponad 100 lat temu niepodległości. Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Witosa, Korfantego. Dlatego dziś chciałbym skoncentrować się na innych wielkich Polakach, których przywołuje patronat, jaki uchwała Sejmu nadała temu 103 już rokowi po odzyskaniu niepodległości. Wśród patronów 2021 roku znaleźli się kardynał Stefan Wyszyński, Stanisław Lem oraz trzech wielkich polskich poetów: Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Różewicz. I właśnie do ich poetyckich spuścizny chciałbym nawiązać, bo każdy z trzech wymienionych wielkich poetów uczył nas, czym jest patriotyzm. Reprezentowali różne epoki, różne trudy i bóle polskiej duszy, ale wszyscy niezmiennie, trwale i ponadczasowo prezentowali drogowskaz, który i dziś w zupełnie innym, bezpieczniejszym, spokojniejszym czasie wolności może stanowić dla nas cenne podpowiedzi. Norwid prezentował twardy i bezkompromisowy patriotyzm, który opierał na elementarnych, podstawowych wartościach wywodzonych z rodzinnego domu. Musiał zmierzyć się swoją młodością z najsurowszym wyzwaniem, jakie miłość do ojczyzny może przed Polakiem postawić. I takąż cenę zapłacił, ale pozostawił nam w swojej poetyckiej spuściźnie prezentację bezkompromisowego, młodzieńczego zrywu, które nie pozostawia wątpliwości, że nawet wobec wszystkich pragnień, jakie zwłaszcza młoda dusza żywi wobec świata i oczekiwań, nie ma wartości ważniejszej niż patriotyzm i miłość do ojczyzny i na jej ołtarzu można złożyć wszystkie swoje pozostałe pragnienia. Tadeusz Różewicz, którego stulecie urodzin w tym roku obchodzimy, dojrzał już w innych czasach, bo dane mu było przeżyć wojnę, ale to jego głębokie, filozoficzne i egzystencjalne analizowanie okrucieństwa, do którego zdolny jest człowiek, a które poznał w tym nieludzkim czasie wojny, skłoniło go do refleksji, że patriotyzm i powinność naszej codziennej postawy musi być oparta na bezwzględnie obowiązujących nas wszystkich, niezależnych od okresowych mód i ideologii, humanistycznych wartościach elementarnego szacunku do drugiego człowieka. Gdy w okolicach Święta Niepodległości i innych patriotycznych świąt słuchamy, jak nasze dzieci, zwłaszcza te najmłodsze,
pięknie, niewinnie, w swojej dziecięcej naiwności i tym bardzo prostym jeszcze rozumieniu świata śpiewają. Co to jest niepodległość, dzisiaj wiem już na pewno. Każde dziecko zawoła, to polski dom, polska szkoła. My, dorośli, rozumiemy to w zupełnie inny, bo pełniejszy i bardziej dojrzały sposób. I takiego właśnie powinniśmy od siebie nawzajem wymagać i to powinniśmy sobie przypominać na co dzień, nie tylko w dniu takiego święta jak dziś. Bo patriotyzm to bardzo złożona sprawa. Życie jest procesem złożonym. Otaczająca nas rzeczywistość niemal codziennie pokazuje nam, jak bardzo nieprzewidywalna może być, jak nieznane nam jeszcze wczoraj zagrożenia, także dla naszej wolności, mogą stać się udziałem dnia kolejnego. Jeżeli będziemy wszyscy w ramach poczucia wspólnoty i wzajemnej odpowiedzialności taką właśnie postawą przeciwdziałać i stawiać czoła tym wyzwaniom, jesteśmy przekonani, że także kolejne pokolenia w tym samym duchu poczucia bycia wolnym i gospodarzem we własnym kraju będą mogły świętować kolejne rocznice tego tak refleksyjnie nastrajającego nas święta. Dziękuję Państwu pięknie. Niech żyje Polska. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj, 103. rocznicę odzyskania niepodległości, my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar. Swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Salwy! Honorowy! Trzema! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal!
Odsłonięcie tablicy pamięci poświęconej harcerzom Szarych Szeregów i bielskich pedagogów i wychowawców młodzieży wpisuje się w historyczną część miejskich obchodów dzisiejszego święta. W nowej formie przypominamy i upamiętniamy postacie z tamtych lat. Od nich uczymy się miłości do ludzi i do ojczyzny. Znacie te postacie i wiecie, że są to pomnikowe postacie. Harcerzy okresu wojny, przywołujemy pamięć harcerek z tajnej drużyny Mury z obozu zagłady Ravensbrück, drogą nam postać księdza Edmunda Barbasiewicza i wielu innych, których doskonale znacie. Są częścią waszej młodości, dzieciństwa, waszego wychowania, są częścią waszego życia. A przywołujemy pamięć pochodzących z Białej Podlaskiej lub z nią związanych harcerzy, żołnierzy Armii Krajowej, nauczycieli. Ich wszystkich połączył trudny los, bolesne doświadczenie wojennej traumy, cena, jaką zapłacili za pragnienie wolności, za niezgodę na okupancki but depczący naszą godność. To dziedzictwo, które nam pozostawili, jest pisane wielkimi literami obowiązku, pamięci i dbałości o naszą ojczyznę przez nas dziś, którzy nie stoimy przed tak trudnymi wyborami. Harcerstwo to jest ten duch, duch, który przenika do młodych. A w naszych czasach młodzież potrzebuje takiego ducha, ponieważ go nie znajduje w rzeczywistości. Nie znajduje w tej rzeczywistości materialnej, w jakiej my się znajdujemy. Pamiętamy tamte szkolnictwo. Myślę, że w naszym szkolnictwie nadal jest ta troska w większości szkół o to, żeby jednak pozwalać tym młodym ludziom, aby oni odkrywali piękno bycia człowiekiem, a przede wszystkim bycia Polakiem, bo to dla nas jest bardzo istotne i bardzo ważne. Pozwolę sobie wspomnieć mego wuja, mojej matki brata, który należał do harcerstwa, którzy byli uczniami Liceum Kraszewskiego. W czasie okupacji szkoła została zamknięta. Wszyscy pracowali zazwyczaj w sklepach na terenie miasta. Zostali zorganizowani, ponieważ dobrze znali się ze szkoły. Wychowanie patriotyczne odgrywało wielką rolę. Współdziałali, tworzone były grupy we wszystkich większych miejscowościach. W roku 1943 w sierpniu wszystkie grupy podlegały Armii Krajowej, więc byli to już żołnierze Armii Krajowej. Wykonywali zadania, które były im powierzone przez dowództwo Armii Krajowej. Niestety, tak jak to zazwyczaj bywa, nastąpiła wsypa i wszyscy zostali, cała grupa, aresztowani 7 grudnia 1943 roku. Byli przesłuchiwani na bialskim gestapo, a następnie jeszcze w grudniu przewiezieni na zamek w Lublinie, gdzie 16 marca 1944 roku wszyscy zostali zamordowani. Rodziny otrzymały tylko informację, że dany osobnik, Wachgestorben, dnia tego i tego, 16 marca 1944 roku. Chciałem powiedzieć, że z więzienia przesyłali grypsy do rodzin. Mój wuj nigdy się na nic nie żalił. Opisywał sytuację, kto się znajduje w więzieniach, w celach, kto znika. Inni pisali zupełnie inaczej. Pozwolę sobie zacytować. W tej ostatniej chwili życia pamiętam o wszystkich. Bóg tak chciał. Nie rozpaczajcie. Módlcie się za nas gorąco, by wyjednać nam łaskę Bożą. Wszystkich was mam w pamięci. Wybaczcie mi wszystkie rzeczy złe. Kochałem was, chciałem żyć dla was i dla Polski. Giniemy jak Polacy.
zbierzcie się wszyscy i dajcie nam mszę świętą. Kochani, żyjcie szczęśliwie, ale nie rozpaczajcie. Żegnam was, całuję, syn i brat. Miejcie nadzieję, nie ten ich umarł, co rdzeń spróchniał.